Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Padły tutaj pytania, a więc spróbuję, ale zaznaczam, spróbuję na nie odpowiedzieć, bo z odpowiedziami jest tak, że nie każdy je rozumie. Pytanie, dlaczego pracujemy nad komisją rewizyjną? Otóż dlatego, że Rada ma 4 miesiące i ta sprawa nie jest uporządkowana, a powinna być już uporządkowana dawno. O tym mówi nasz statut, ja go zaraz zacytuję. Nie wiem, czemu nie została uporządkowana na przykład w poprzedniej kadencji. Do tego za chwilę. Jako przewodniczący muszę dbać o to, aby prace Rady były jak najlepsze. Gdy obejmowałem to zaszczytne stanowisko, o tym mówiłem, o niczym innym. Że będę starał się, aby praca Rady była jak najlepsza. Będę ją organizował i będę zapraszał do pracy w Radzie, we wszystkich komisjach, wszystkich radnych. To, co mówiłem, wszystkie ręce na pokład. Wszystkie. W komisji rewizyjnej od samego początku dzieją się rzeczy niespotykane. Niespotykane. Takie jest moje zdanie. Mam do niego prawo. Zapisali się wszyscy do komisji rewizyjnej. Przypomnę tylko, że w poprzedniej kadencji było zaledwie kilka osób i nikt nie chciał w niej pracować. Przepraszam, teraz ja mówię. Szanowni Państwo, już na samym początku pracy tej komisji rewizyjnej była prowadzona polityka, nie praca. Do sytuacji takiej doszło przy wyborze wiceprzewodniczącego. Gdy wiadomo było, że nie ma jeszcze stałego składu Rady. Mówiłem o tym, prosiłem, żeby tego nie robić. Nie, idziemy na twardo. Jest nas więcej. Demokracja wygrywa. Proszę bardzo. Wygrała na jednej komisji. Na drugiej już my mieliśmy większość i przegraliście. I to jest cały problem. Ale teraz już do konkretów. Zapytano, dlaczego 15 osób? Bo z doświadczenia wiemy, że to już jest bardzo duża komisja. To już może być 5 zespołów. A więc też praca w tej komisji już jest bardzo duża, że 15 osób gwarantuje przedstawicielstwo w tej komisji wszystkim klubom. Wszystkim. Obecnie w komisji jest 12 osób. Podnosimy do 15 osób, a więc zapraszam do pracy do komisji. A teraz dlaczego nie zgodzę się na to i będę głosował przeciwko wnioskowi zdjęcia tej uchwały. Zacytuję regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, paragraf 80, postanowienia ogólne. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Jeszcze raz czytam pierwsze zdanie. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów. Tylko przypomnę, że dwa kluby jeszcze nie są zgłoszone. Drugie zdanie. Liczbę członków komisji określa Rada odrębną uchwałą. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Liczbę członków komisji określa Rada odrębną uchwałą. Mogło to być zrobione już w poprzedniej kadencji. Dlatego zgłaszamy projekt tej uchwały.
Dlatego rozszerzamy. W poprzedniej kadencji było 6-7 osób w komisji. Teraz podnosimy tą liczbę do 15. Jeśli będzie trzeba, nie mogę mówić za wszystkich, ale mówię za siebie. Jeśli tylu będzie chętnych, zrobię wszystko, żeby zmienić uchwałę i projekt tej uchwały, żeby wszyscy mogli w niej pracować, jeśli naprawdę tak będzie. Ale nie chodzi o to, żeby na jednej sesji się zapisywać do tej komisji, a na drugiej się wypisywać. Zapisując się przedtem do pracy w zespołach kontrolnych. To była totalna dezorganizacja pracy, żadna odpowiedzialność. Rano czekaliśmy tutaj na koniec komisji rewizyjnej, na której były powołane zespoły do kontroli, a godzinę później dowiedzieliśmy się, że tych zespołów w ogóle już nie ma, bo wszyscy wystąpili. To jest poważna praca w Radzie? Szanowni Państwo, ostatnie zdanie z tego paragrafu. Do składu komisji nie mogą być wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący. Dlatego myślę, że odpowiedziałem. Wierzę, że odpowiedź się nie podoba. Tu co do tego jestem na 100% pewny, ale robimy jak najlepiej potrafimy. Chcemy, aby każdy mógł jak najlepiej pracować. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan radny jeszcze chciał pytać? Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Panie Przewodniczący, ja się cieszę, że Pan zabrał w tym momencie głos i że w ogóle powstał projekt tej uchwały. Bo on wywołał dyskusję, a na tej dyskusji bardzo nam zależało. A dyskusja ta dotyczy jednej z najważniejszych komisji, komisji rewizyjnej, której rzeczywiście na początku mieliśmy wszystkich przedstawicieli opozycji, na dzień dzisiejszy są tylko przedstawiciele koalicji. Także Panie Radosławie, Panie Dariuszu, Panie Sławomirze, Szanowni Radni, koledzy nasi z Rady, moim zdaniem jest teraz bardzo dobry moment do podjęcia męskiej decyzji. Przed chwilą w dyskusji powiedzieliście wyraźnie, że jesteście zainteresowani pracami w Komisji Rewizyjnej. No więc w końcu trzeba tą decyzję podjąć. Także mam nadzieję i bardzo na to liczymy, że na przyszłej sesji Rady Miejskiej Kalisza takie deklaracje się pojawią. Chętnie Was zobaczymy, a to co powiedział kolega przewodniczący o ewentualnym rozszerzeniu członków Komisji Rewizyjnej, jeżeli będą wnioski o zgłoszenie się do tej komisji, jak najbardziej taki wniosek może być rozpatrywany. Tu oczywiście zachęcam wszystkich, przepraszam Panie za tą męską decyzję, bo również Panie są w opozycji. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś w tym punkcie jeszcze chciałby Pana standardnie? Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Od nowej władzy się oczekuje lepszych, nowych rozwiązań. Proszę się stawić, że zastanowić i to jest prośba. Ja wiem, że to jest naiwna prośba. Czy nie warto by było zrezygnować z większości w komisji rewizyjnej, tak aby ta komisja byłaby w rękach opozycji, ponieważ władza nie może być sędzią we własnej sprawie. Bardzo bym prosił kolegów i koleżanek z koalicji, żeby zastanowili się nad tą propozycją. Bardzo dziękuję. Bardzo cenny głos. Bardzo proszę. Pan już składał wniosek. Jeszcze raz pan chce składać ten sam wniosek. Drugi wniosek formalny. Bardzo proszę. Pierwszy ad vocem jest do wystąpienia pana przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Plichty, który zakomunikował nam jak mąż stanu, że podniósł możliwość liczebności komisji rewizyjnej z 7, 12, teraz do 15. Dziękujemy. Jest pan bardzo łaskawy, że pan taką uchwałę przygotował. Proszę bardzo. Tak? Dziękuję panu. Proszę. Okej, dziękuję. Proszę bardzo. Drugi ad vocem to do wystąpienia pana radnego Grosowskiego. Przecież my krzyczymy, wołamy, przestańcie psuć samorząd, przestańcie psuć komisję rewizyjną. To, co robicie, jest nieprzyzwoite.
wycinać politycznie bardzo ważną kontrolę, która została przed nas zgłoszona, dotyczyła obiegu dokumentów w miesiącu grudniu. Dzisiaj był pokaz arogancji, a wręcz chamstwa wobec obywatela, kimkolwiek by on nie był. Kimkolwiek, bo mi też się zdarzyło jako wiceprezydent odmawiać temu panu tutaj był, ale nigdy nie w takim stopniu, żeby tak go potraktować, tak mu napisać, że jego wniosek, prośba, oferta właściwie nic dla nikogo nie znaczy i może leżeć sobie odłogiem, gdzie chce. Dzisiaj głosowaliśmy dla mnie paszkwil polityczny, który ma uzasadniać potem działania samorządu związane z dużymi... Nie, to jest ad vocem, bo jeżeli pan nie przerwał panu radnemu, to ja pragnę się do tego stosunkować. Więc my po męsku nie będziemy legitymować zamienienia samorządu miasta Kalisza w cyrk. I to po męsku. A teraz wniosek formalny. Składam wniosek formalny, aby w treści projektu tej uchwały słowo 15 zastąpić 25. Dziękuję. Chcę panu wytłumaczyć, że jakbyśmy postawili 25, to w ogóle nie pani znam się na matematyce, ponieważ komisji rewizyjnej nie mogą dać. Proszę pana, ja już panu dziękuję. Bardzo proszę. Pan już składał wniosek. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście popełniłem drobny błąd merytoryczny, bo nie przypomniałem sobie, że trzy osoby co najmniej nie mogą tym uczestniczyć. W takim razie 22. Dziękuję bardzo. Będziemy po kolei głosowali te wnioski. Proszę z Państwa jeszcze chciałbym zadać głos. Przypomnę, że mamy wnioski. Pierwszy wniosek, ten bliższy, to jest o to, aby liczba była i następny wniosek jest o zdjęcie tego punktu. To mamy dwa wnioski. Czy coś przeoczyłem? Ten wniosek dalej idący jest mówiący o tym, żeby zdjąć ten punkt. Kto z Państwa za tym, aby ten punkt zdjąć? Bardzo proszę o za. Kto jest za zdjęciem tego punktu? Bardzo proszę. Dziesięć głosów jest za zdjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały.
A24. Ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaliszu. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem Kalisza Miasta na prawach powiatu, Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz członków tej komisji spośród radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczących i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kaliszu. Chcę tylko przypomnieć Państwu, o tym co już mówiłem, że w tym momencie mamy 12 członków Komisji Rewizyjnej. Możemy uzupełnić już dzisiaj do składu 15, jeśli będzie taka wola Państwa radnych. Dlatego chciałbym zapytać się w tym punkcie, bo taka wielka dyskusja. Kto z Państwa chciałby wstąpić do pracy w tej komisji? Proszę. Bardzo krótko. Przysłuchując się tej dyskusji kolejny raz na temat komisji rewizyjnej, chcę tylko kolejny raz Państwu przypomnieć. W poprzedniej kadencji w komisji rewizyjnej byli przedstawiciele wszystkich klubów, w tym opozycyjnego wówczas Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz opozycyjnego Prawa i Sprawiedliwości. Państwo nie chcą pracować. Państwo wiedzą, ile kosztuje praca w komisji rewizyjnej i dlatego jak szczury uciekacie z tonącego okrętu. Boicie się jeszcze jednego, że niestety większość skarg dotyczy tak naprawdę czasów, kiedy wy żeście rządzili. I jak macie sprawdzać swoje rzeczy. W związku z tym chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Do dzisiaj nie ma obsadzonej funkcji przewodniczącego. Czeka na radnych opozycji, tak jak czekała w poprzedniej kadencji. My mieliśmy jaja i wzięliśmy to na siebie. Mimo że wiedzieliśmy, że w każdym głosowaniu przegramy z wami. I tak było przez 4 lata, zdajecie sobie z tego sprawę. I nam to nie przeszkadzało. Powiedziała o tym Kamila Majewska, przewodnicząca poprzedniej komisji rewizyjnej. Jeszcze dodam więcej, że w poprzedniej komisji rewizyjnej zastępcą był człowiek z rządzącej ekipy, z Platformy Obywatelskiej. Był nim Artur Dębny, przypomnę, nieobecny akurat obecnie radny. A teraz się boicie pracować? Weźcie się do pracy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Radny Dariuszu, nie ma Pan prawa używać takich słów, uciekacie jak szczury z okrętu. Ponieważ Pan nie pracował w tej komisji rewizyjnej w poprzedniej kadencji, i szczerze mówiąc, nie zamierzał Pan pracować również w tej kadencji, gdyby nie został Pan zmuszony do tego. Natomiast zostawiliście Państwo na pastwę losu swoją koleżankę, radną Kamilę Majewską, która jako jedyna przedstawicielka Sojuszu Lewicy Demokratycznej była w tej komisji i być może dlatego były przegrywane głosowania, o których Pan mówi, a których ja nie pamiętam, pracując w tej komisji przez wiele lat. Dziękuję bardzo.
Chciałbym zwrócić uwagę radnych poprzedniej kadencji, że wychodzący tu na mównicę radny Dariusz Witoń był na początku poprzedniej kadencji w 4 komisjach, a do końca w 3. I był między innymi członkiem Komisji Edukacji, która zbierała się najczęściej. Proszę powiedzieć, ile z ówczesnych radnych Platformy Obywatelskiej było w 3 komisjach. Wszyscy byli w 2, bo nie chcieli pracować. I teraz jest dokładnie taka sama sytuacja. Dziękuję bardzo i powiem jeszcze tyle, że na początku tej kadencji byłem we wszystkich komisjach. Do dnia dzisiejszego jestem w 4. Byłem w kilku zespołach kontrolnych i brałem na siebie odpowiedzialność osoby, która jest koordynatorem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie radny Dariuszu, po raz kolejny jest pan niewiarygodny. W poprzedniej kadencji Artur Dęby nie był wiceszefem Komisji Rewizyjnej. To po pierwsze. Pan sprawdzi, odświeży umysł, więcej czyta. Natomiast wspomniał pan w swojej wypowiedzi, że będą kontrole i czy skargi dotyczą poprzedniego prezydenta. Otóż jak zgłosiliśmy do planu pracy komisji, żeby skontrolować bieżącego prezydenta i obieg dokumentów, to po prostu skasowaliście. W związku z tym to był podstawowy powód wyjścia nas z tej komisji. My do tej komisji przyjdziemy w odpowiednim momencie. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam do Pana Przewodniczącego prośbę, żeby Pan Przewodniczący jednak reagował na zachowania radnych i żebyśmy nie dopuszczali na tej sali do eskalacji języka, którego używamy. Mieliśmy już na tej sali dzisiaj bardzo ostrą wypowiedź. Pan radny nas poinformował o niezamierzonych, ale jednak skutkach tej wypowiedzi. Myślę, że wszyscy powinniśmy nieco powstrzymać emocje i niepotrzebnie pan radny Witoń prowokuje słowami o szczurach osoby, które znalazły się tutaj z woli wyborców. Mam o to serdeczną prośbę. Ja tego nie chciałem mówić, ale ja osobiście na pana głosowałem. Mam nadzieję, że pan sprosta zadaniu przewodniczącego rady i będziemy zadowoleni. Dzisiejsza sesja o tym niestety trochę tą wiarę zachwiała. Co do komisji rewizyjnej, proszę państwa, sprawa jest bardzo prosta. My nie będziemy legitymizować swoją obecnością w komisji głosowań, że czarne jest białe, a białe jest czarne, jak dzisiaj w sprawie skargi pana Bartolika. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał?
Proponuję zatem, zgodnie ze statutem, powołanie radnego Rady Miejskiej Kalisza na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jeszcze moment, już szanowni Państwo, też przewodniczący. Proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji. Panią Antoną. Przypominam jednocześnie, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej wybór jest dokonywany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, a ponadto każdy z radnych ma tylko jeden głos na tak i jeden głos na nie. Powtórzę jeszcze zasady głosowania, zanim przystąpimy do podawania kandydatów. Każdy radny ma tylko jeden głos na tak i jeden głos na nie. Myślę, że będzie trzeba to jeszcze. Bardzo proszę pan Stanisław Radziński. Kontuzja. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić kandydaturę na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Marcina Żmudę. Proszę Państwa, tak, Marcina Żmudę. Proszę Państwa, w uzasadnieniu, ponieważ to jest krótki okres, ale uważam, że to jest bardzo dobry kandydat na to stanowisko, bo te parę miesięcy to prawda działa i obserwuję. Widzę, że to naprawdę dobry kandydat na tą funkcję. Dziękuję. Dziękuję, ja bardzo przepraszam, tylko pozwolę sobie powtórzyć. Marcin Żmuda. Czy pan Martin wyraża zgodę? Dziękuję. Bardzo proszę o kandydatury. Czy rozumiem, że zamykamy listę, tak? Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie ma. Zamykam w takim razie listę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Jeszcze raz przypomnę, że każdy z nas ma tylko jeden głos za, a jeden głos przeciw. Kto z pań i panów radnych jest za wyborem pana Martina Żmudy na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Kto jest za? Głos przeciw.
karty. Wysoka Rado, Szanowni Państwo Radni, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najpierw panu Paraczyńskiego za tą nominację i Wysokiej Radzie za aprobatę mojej kandydatury. Naturalnie oczywiście rezygnuję w tym momencie z funkcji wiceprzewodniczącego tej komisji, żeby procedury formalne zostały zachowane. Ze swojej strony jedynie dodam, że nie ukrywam, liczyłem, że jednak Państwo przemyślicie swoją sprawę i ta opozycja do komisji rewizyjnej wejdzie. Dlatego decyzję o wyborze przewodniczącego nie podejmowaliśmy miesiąc temu, tylko ten miesiąc Państwu daliśmy. Jednak komisja rewizyjna musi pracować. Tak jak tutaj wielokrotnie również Państwo wspominali, jest mnóstwo pracy, do tego pełne prezydium komisji musi być wybrane. Tyle, tak. Myślę, że jest to swego rodzaju zalegalizowanie stanu faktycznego, jak od kilku tygodni ma miejsce. I tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w punkcie? Nie. Bardzo proszę. Chciałem z tego miejsca złożyć serdeczne gratulacje koledze i zapewnić o wszelkiej pomocy. Jeśli będzie potrzebował, to zawsze będę służył radą i pomocą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? Bardzo proszę. Ze składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz
Proszę przyjrzeć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Panie Prezydencie, otrzymałem wprawdzie odpowiedź na interpelację w sprawie TBS-u. Niemniej ta odpowiedź jest bardzo lakoniczna, krótka i niemerytoryczna. Dlatego chciałbym ponowić swoją prośbę o przedstawienie przynajmniej wyników finansowych spółki za rok ubiegły, bo rok się już skończył, i uzupełnienie odpowiedzi na tą interpelację. Jedno, co w tej interpelacji w odpowiedzi jest jasne, to to, iż zadłużenie spółki nie wynika z niepłaconych przez mieszkańców TBS-u czynszów, lecz z zaciągniętych na budowę mieszkań kredytów. Przypomnę, że kredytów preferencyjnych to oprocentowanie w tej chwili około 1,8%. Chciałbym zatem zasugerować panu prezydentowi, żeby przeprosił około 2000 mieszkańców mieszkających w zasobach TBS-u za stwierdzenie ze sprawozdania międzysesyjnego za swoje słowa z 28 stycznia 2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy w tym punkcie ktoś jeszcze chce do państwa? Dziękuję. Zamykam punkt 7. Przechodzimy do punktu 8. Interpretacje. Zgłaszał się pan Radosław Łaciński, później pan Radnik, później pan może Wanik. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam dwie interpelacje. W imieniu mieszkańców Kalisza wniosek plus lista z podpisami w załączeniu. Proszę o informację, czy istnieje możliwość uruchomienia, jeśli tak, to od kiedy, dodatkowej skróconej linii komunikacji miejskiej do cmentarza komunalnego. Kaliszanie proponują, aby linia służyła mieszkańcom dużych osiedli na terenie obecnej linii numer 12 i przebiegała skrótem, w cudzysłowie, od ulicy Nowy Świat do ulicy Harcerskiej, omijając ulicę Śródmieścia. Uzasadnienie szczegółowe jest w załączeniu. Wspomnę, że pismo o podobnej treści, ale dotyczące trasy linii numer 2 wpłynęło do pana prezydenta, poprzedniego prezydenta, i do WSO 27 sierpnia i uzyskało negatywną odpowiedź. Tu jest przytoczona sygnatura tego i proszę o informację jak na wstępie. I druga interpelacja w imieniu mieszkańców Kalisza, w szczególności mieszkańców ulicy Warszawskiej, którzy się do mnie zwrócili. Proszę o informację, na jakim etapie są prace związane z zaprojektowaniem tak zwanego trzeciego odcinka szlaku bursztynowego. To jest połączenie od skrzyżowania szlaku bursztynowego z ulicą Łódzką do ulicy Stawiszyńskiej. Proszę również o informację, jakie są zamiary co do sposobu finansowania i terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję. Następny. Bardzo proszę, pan Skandal. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, mam dwie interpelacje. Po pierwsze, w imieniu mieszkańców Śródmieścia zwracam się z prośbą o udzielenie konkretnej informacji w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 4 milionów złotych zabezpieczonych w budżecie miasta i powiatu na rewitalizację Śródmieścia 2015. Druga interpelacja. Zwracam się z prośbą o udzielenie konkretnej informacji w sprawie budżetu obywatelskiego w tym roku, czyli 2015. Czy mechanizmy działania budżetu obywatelskiego zostaną bez zmian, czy też będą według nowych zasad? Dlaczego o to pytam? Ponieważ pan prezydent w kampanii wyborczej zapowiadał, że mechanizmy działania budżetu obywatelskiego są złe, a więc po wyborach na pewno zostaną zmienione. I z tym związane właśnie moje pytanie, kiedy będą te zasady? Czy te zasady będą skierowane do Komisji Prawa i Porządku Publicznego? I w jakim terminie zostaną realizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Pan radna Zarzycka, proszę. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni Radni. Czy prawdą jest, że w czasie, kiedy radny Jacek Konopka pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, czy prawdą jest, że w czasie, kiedy pan radny Jacek Konopka pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej KTBS, spółka wydatkowała bardzo duże kwoty na naprawy dopiero co zamontowanych okien? Proszę o wskazanie, jaka firma zewnętrzna dokonywała tych napraw, za jakie kwoty, czy osoby związane z tą firmą były w jakikolwiek sposób powiązane ze spółką KTBS lub Radą Nadzorczą, czy ta firma lub osoba wykonywała jakieś inne czynności na mieniu miasta. Dziękuję. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja nie wyszedłem wcześniej w odpowiedziach na interpelację, ale w tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować Panu Prezydentowi za tak naprawdę szczęśliwy finał likwidacji nielegalnego wysypiska śmieci na ulicy Żelaznej. Przypomnę, że w poprzednim roku składałem kilkakrotnie interpelację w sprawie likwidacji tego wysypiska. Nie wiem, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, mogę pokazać zdjęcia, jak między dwoma domami jednorodzinnymi jest po prostu góra śmieci. Kosztowało to 19 tysięcy złotych z informacji, jaką otrzymałem od prezydenta. Także jeszcze raz dziękuję, że pomimo tak wysokiego kosztu udało się przywrócić mieszkańcom normalne funkcjonowanie w miejscu, gdzie mieszkają, bez szczurów, bez śmierdzącego zapachu. W lecie nareszcie ktoś zareagował na potrzeby tak zwanego szarego mieszkańca miasta Kalisza. Natomiast jeżeli chodzi o moją interpelację, również wynika ona z pewnego rodzaju znieczulicy, ponieważ z tego co wiem, nie tylko radni koalicji, ale i opozycji składali wielokrotnie w zeszłym roku wniosek o przywrócenie funkcjonalności drogi łączącej osiedle Ogrody ze szpitalem zespolonym imienia Perzyny w Kaliszu. Do tej pory problem nie został rozwiązany, droga jest zablokowana, uniemożliwia ona mieszkańcom dostęp do opieki medycznej. Była znakomitym skrótem pomiędzy osiedlem Ogrody a szpitalem. W tej chwili mieszkańcy nadal muszą przechodzić do ulicy Poznańskiej, czyli robić bardzo duży łuk, a nie wszyscy są, że tak powiem, na tyle sprawni, żeby te kilometry pokonywać. Także to jest moja druga interpelacja. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to, ponieważ... Bardzo dziękuję panu radnemu za zainteresowanie. Odpowiadam. Bardzo ważna rzecz. Ciągnie się od wielu lat. Ostatnie działania, jakie zostały podjęte przez Zarząd Dróg, doprowadzają do tego, że będzie umożliwione przejście jak najbliżej szpitala. To przejście, o którym Pan mówił wielokrotnie, ja mówiłem, było przejściem nielegalnym, to znaczy przejściem na teren szpitala, który jest jednostką zmilitaryzowaną i tak naprawdę no tak nie wolno, po prostu nie wolno. My prowadziliśmy rozmowy, o tutaj pan Radosław potwierdzi, z panem dyrektorem Żelakiem. To tak nie mogło być, ale udało się znaleźć rozwiązanie, wytyczyć odpowiednią ścieżkę, bo trudno tam mówić o drodze, tam jest, po prostu nie ma takiej możliwości, ale będzie zrobiona, mamy zapewnienie Zarządu Dróg, osobiście pana dyrektora Gałki, który naprawdę tam jakoś znalazł rozwiązanie i na ostatnim spotkaniu Rady Osiedla Ogrody, bo to jest tam przede wszystkim, mieszkańcy otrzymali pełną informację z mapką, jak to będzie przebiegało i liczymy teraz, że do końca czerwca, tak jak jest obiecane, to przejście będzie. Pozwoliłem sobie udzielić, bo jestem na bieżąco w tym temacie i dlatego od razu na bieżąco też odpowiadam. Tak jest, dlatego z tego miejsca też informuję, że takie działania zostały podjęte i mam nadzieję na szybki finał, dobry finał, nie tylko dla mieszkańców Ogrodu. Bardzo proszę, zgłaszał się pan Tadeusz Staszewski.
Państwo Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kaliski Złoty Róg był przez wiele lat miejscem spotkań, miejscem, które niegdyś tętniło życiem. Lokalizacja punktu handlowo-usługowego w tym miejscu przynosiła wiele korzyści. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałby przywrócić ten stan rzeczy. W najbliższych planach nie ma również projektu zagospodarowania Złotego Rogu, w związku z tym kieruję swoje pytania. Czy w związku z tym przynajmniej na okres najbliższych 2 lat mógłby na ten obszar powrócić punkt handlowo-usługowy, tak zwany ogródek piwny? Uważamy, że ten fragment miasta zasługuje na dobre zagospodarowanie, nie należy tego robić jednak pochopnie. Ewentualny sukces takiego punktu byłby też dla władz miejskich wskazówką, w jaką stronę powinny zmierzać plany jego zagospodarowania. I dalej, kolejne pytanie, czy wyłonienie dzierżawcy tego terenu może odbyć się już w tym roku? Liczymy, że przyczyni się to do zwiększonego zainteresowania Śródmieściem jako miejscem odpoczynku i rozrywki, a dzierżawa stanowiłaby również niemały zastrzyk pieniężny do kasy miejskiej. Dziękuję. Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym wystąpić z takim wnioskiem. Rokrocznie organizowany jest przez firmę Niwa taki konkurs ogólnopolski na stworzenie w mieście miejsca rodzinnych spotkań. To się nazywa Park Rodzinny Niwa bodajże. I osobą, która ma uprawnienia, kompetencje do tego, żeby gminę do tego zgłosić, jest gospodarz miasta, w przypadku Kalisza prezydent. I z takim wnioskiem chciałbym do Panu Prezydencja wystąpić, tak, z interpelacją, żeby miasto Kalisz do tego projektu zgłosić, a Państwa radnych i wszystkich obecnych zachęcić do tego, żeby tą akcję wesprzeć. Polega ona na tym, że na różnych stronach internetowych, portalach społecznościowych mieszkańcy głosują po prostu na swoje miasto, a 40 gmin, które najwięcej głosów uzyska, ma sfinansowane takie miejsce spotkań, czy to plac zabaw, czy jakieś miejsce w parku. Także o coś takiego chciałem Pana Prezydenta w swojej interwencji poprosić. Dziękuję. Szanowny Panie Prezydencie, wszystkim nam leżą na sercu problemy demograficzne Kalisza. W materiałach na dzisiejszą sesję przedłożono zmianę w budżecie, w efekcie której wykreśleniu uległo zadanie pod nazwą adaptacja budynku przy ulicy Górnośląskiej 71B na potrzeby nowo tworzonego żłobka. Z sygnałów od rodziców wynika, iż chętnych do kaliskich żłobków będzie w tym roku więcej niż miejsc. Jak zatem zamierza Pan pomóc rodzicom najmłodszych Kaliszan? Co w zamian za zlikwidowane zadanie przy Górnośląskiej 71B? Czy zostanie utworzony inny żłobek miejski, czy powstaną dodatkowe żłobki prywatne? Co wreszcie z uchwałą o dotacjach dla żłobków, o którą dopominali się przedsiębiorcy żłobkowi, a do której odnosił się Pan z zainteresowaniem w ubiegłym roku? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mam taką interpelację zaległą, przyznam szczerze, bo to jeszcze z końcówki zeszłego roku, ale dużo się działo i jedna rzecz mi umknęła. A mieszkanka ulicy Czaszki chyba na Radzie Osiedla jeszcze tamtej poruszyła pewną taką sprawę, która z początku wydawała mi się błaha i mówię, że niekoniecznie, ale jak się wsłuchałem, to ma sens. Chodzi jej o trasę bursztynową za mostem, między mostem a ulicą Łódzką, tam gdzie jest zlokalizowany przystanek autobusowy, w którym bodajże 2 linie obsługują dojazd do akwaparku i przy tym przystanku jest przejście dla pieszych. Mówi, że jak w pewnych godzinach jedzie z 2 czy 3 dzieci pod opieką, to sznur aut, duże tam natężenie jest ruchu, bardzo długo uniemożliwia przejście z tą gromadką dzieci na drugą stronę, a jak już to czyni, to czuję się bardzo niekomfortowo, nie sama, tylko mając pod opieką te dzieci. Ona poprosiła mnie o zapytanie o możliwość stworzenia tam sygnalizatora świetlnego, który byłby wzbudzany tylko i wyłącznie na żądanie, tylko i wyłącznie na dotyk. Normalnie by nie tamował ruchu,
ale sygnatura przy tym przejściu, przy tym przystanku, który obsługuje Aquapark. Koszty tego chyba nie są też zbyt duże. Nie będzie to tamowało, nie będzie to tamowało ruchu, a kiedy sobie wyobraziłem tą sytuację, to pomyślałem sobie, że to jest drobna rzecz, ale jednak bardzo, bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. A jeżeli mamy kartę dużej rodziny w aquaparku i zapraszamy tam, żeby duże rodziny właśnie z gromadką dzieci przyjeżdżały, ze zniżkami i darmową komunikacją jako duża rodzina, więc promujemy także ten transport, to po takim pierwszym odruchu, że może to jest tak zwane wydziwianie, ale po przemyśleniu chciałem zgłosić to jako interpelację, prośba o rozważenie, analizę, żeby taką sygnalizację wzbudzaną na żądanie tam zamontować. Druga interpelacja to jest ulica Biskupicka, która destruktem została przykryta, te płyty na jesieni zeszłego roku, kiedy były wielkie remonty dróg w Kaliszu. Ten destrukt tam został wykorzystany z zamiarem takim, że jak przyjdzie okres wiosenny i odejdzie zagrożenie mrozów, które w tym roku nam okazało się nie groziły całkowicie, będzie tam dodatkowa warstwa nawieziona i metodą natryskową to będzie ta nawierzchnia drogi będzie utwardzona. O to się zwracam w tej interpelacji. Trzecia interpelacja dotyczy tego podestu, niektórzy mówią, że betonka, niektórzy mówią, że piaskowiec tu przed ratuszem. Do czasu, kiedy nie będzie jakiegoś ruchu, w odpowiedzi chociażby na interpelację pana radnego Eskada i kompleksowej przebudowy tutaj nawierzchni na Głównym Rynku, to strzałem w dziesiątkę i najbardziej rewitalizującym zadaniem, jakie do tej pory widziałem tutaj w obrębie, był jednak buduj nasze miasto Kalisz, ten ogródek z klockami dla dzieci. Od wczesnych rannych do późnych wieczornych w okresie letnim tu tętniło życie, tu celowo przychodzili rodzice z dziećmi i moja interpretacja dotyczy tego, żeby oprócz kontynuacji muzycznego rynku i nowego pomysłu pana wiceprezydenta Kijewskiego odnośnie kina letniego, które oba te pomysły mnie cieszą i kontynuacja muzycznego rynku i to kino, żeby koniecznie kontynuować także zaadaptowanie tego podestu na plac zabawy dla dzieci. Dziękuję. Ja tu przyjdę. Proszę pan przewodniczący, nie było dalej. Czy ktoś z państwa jeszcze mówi dobrze? Wysoka Rado, od lat w Kaliszu trwa dyskusja, debata, rozważania, mają miejsca przemyślenia na temat zagospodarowania budynku po fabryce fortepianów i pianin, gdzie byłymi właścicielami byli Flingerowie. Jest odgrzewany z jednej strony, a z drugiej strony pomysł nowy jakby powstaje i jest przez moich rozmówców pokazywany. Zastrzegam się od razu, że nie mówię tutaj o stronie finansowej, by Kalisz, jeżeli ma funkcjonować na mapie Polski, Europy jeszcze bardziej, to w tym budynku jest możliwość, idea, ja mówię co do idei, ja nie wiem co do, pokazuję finansów, jest możliwość urządzenia europejskiego Muzeum Fortepianów i Pianin. Tu mamy technikum budowy fortepianów, tu mieliśmy wielkie tradycje. Wiemy, że borykamy się z tym obiektem, że on jest jakby obiektem niezagospodarowanym i za chwilę tam może dojść do jakiegoś nieszczęścia. I nie chciałbym, drodzy Państwo, byście to traktowali, to wystąpienie w formule utopii, bo jestem daleki do tego, ale wrzućmy do koszyka możliwości zagospodarowania tego obiektu, także ten pomysł, który jest niesiony przez grupę Kalisza w naszym mieście. Jestem przekonany, że prezydenci miasta ten pomysł już znają, ale spróbujmy zobaczyć, co z tym pomysłem, z tym rozważaniem można zrobić. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję panu radnemu. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, ja mam taką króciutką sprawę, ona dotyczy mieszkańców naszego miasta. Chodzi o mieszkańców Współdzielczego Domu Kombatanta przy ulicy Cegielnianej 6.
Tam kilka lat temu zrobiono piękny chodnik. Te osoby często poruszają się przy pomocy przedmiotów ortopedycznych. To są osoby starsze, schorowane. I przed tym domem kombatanta, przy wjeździe od ulicy Cegielnianej, jest taki dość duży plac. Nawierzchnia tego placu jest bardzo, w bardzo złym stanie technicznym. Osoby, które są, przyjeżdżają do tego domu kombatanta, tak zwanego domu kombatanta, wysiadając, no, narażone są na upadki czy jakieś różnego rodzaju kontuzje. I miałbym prośbę do pana prezydenta, żeby rozważyć, czy nie udałoby się tam naprawić tej nawierzchni, poprawić, jeśli to jest własnością miasta, jeśli natomiast jest we władaniu spółdzielni mieszkaniowej, to w jakikolwiek sposób zmobilizować spółdzielnię, czy przy współpracy mieszkańców doprowadzić do tego, żeby nasi podopieczni, osoby tam mieszkające, mogły bezpiecznie poruszać się do swojego mieszkania. Dziękuję bardzo. Zamykam ósmy punkt, dziewiąty, zamykania radnych. Pierwszy pan Estrad Radny, później pan Polski, pan Tadeusz Skarżyński. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. W dniu 24 września 2015 roku, czyli bieżącego roku, odbędzie się konferencja polskich ortopedów w Kaliszu. Przyjeżdża do Kalisza ponad 800 osób. Moje pytanie brzmi, czy to jest ogromny prestiż dla naszego miasta. Przyjeżdża tak naprawdę mnóstwo lekarzy i z Polski, i ze świata. Czy miasto wie o tym fakcie? Czy miasto jest przygotowane? Czy miasto zaproponuje dla tych gości jakąś atrakcję, żeby miło spędzili czas w naszym mieście? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, zwracam się do Pana Prezydenta z zapytaniem dotyczącym budynku po byłym Miejskim Ośrodku Kultury, który, jak pamiętam, przy dużych ekscesach został zlikwidowany, przy oczywiście naszej dezaprobacie dla tego pomysłu, ale myśleliśmy i byliśmy zapewniani, że budynek po byłym MOK-u zostanie zaadoptowany. Jak się okazało, poprzedni prezydent, koalicja, niestety chyba nie znalazły pomysłu na zaadoptowanie tego budynku. Natomiast z tego, co słyszałem, zostały tam wykonane w ostatniej fazie funkcjonowania inwestycje. To też chciałbym, żeby to pan prezydent potwierdził. Dlatego bardzo bym prosił o informację w takim razie, ile Kalisz na tym stracił. Skoro to do dzisiaj stoi puste, na ostatniej komisji rozwoju pan prezydent przedstawiał pewne pomysły dotyczące funkcjonowania tego budynku, ale ja chciałbym się dowiedzieć tak naprawdę, ile przez ten czas straciliśmy pieniędzy, ile włożyliśmy w adaptację tego budynku przed zamknięciem MOK-u, ile nas kosztuje tak naprawdę do dziś funkcjonowanie, nie funkcjonowanie, koszt utrzymania tego budynku. I na koniec jeszcze też informacja do tego zapytania dotycząca stanu technicznego tego obiektu na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwo Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Tak? Ja nie słyszałem, że Pan się zgłasza do tego. Może Pan wystąpić? Mogę, proszę bardzo. Przepraszam, Panie Radny. Myślę, że Pan się zgłasza do tego. Dziękuję. To nie odpowiedź na całe zapytanie, natomiast w tym zapytaniu to jedno zdanie dotyczyło braku pomysłu na zagospodarowanie tego budynku. O ile ja się orientuję, w budżecie, i mówiłem o tym w interpelacji, było zadanie zapisane, no, adaptacja na potrzeby nowo tworzonego żłobka, i w ubiegłym roku zostały zrobione plany z tym związane, także pewne środki już zostały wydatkowane. Dzisiaj zmiana tego celu, no, niewątpliwie spowoduje stratę tych poniesionych środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze.
Podejście numer dwa. Jeszcze raz Państwo Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W ostatnich tygodniach popularnością cieszą się w Kaliszu akcje sprzątania miasta organizowane przez społeczników. Inicjatywy te są bardzo cenne i chwalebne. Uświadamiają Kaliszanom bardzo ważny aspekt życia społecznego, jakim jest zachowanie czystości w przestrzeni publicznej, a przede wszystkim korzystnie wpływają na nasze otoczenie. Niemniej należy pamiętać, że to na naszych władzach spoczywa obowiązek utrzymania miasta w czystości. W związku z tym zwracam się z pytaniem, ile środków poświęcamy na bezpośrednie utrzymanie miasta w czystości, w jaki sposób kontroluje się wydawane na ten cel pieniądze i czy działania te przynoszą przewidywane skutki. Dziękuję bardzo. Zgłaszam się. Bardzo proszę. Jakby w kontekście uzupełnienia tego zapytania przez radnego Tomasza, ja mam pytanie na wprost. Czy planowane jest tam otwarcie geriatrii? Bo wiem, że kilka osób lobbuje w Kaliszu za tym przedsięwzięciem i to jest pytanie jakby na wprost. Natomiast jeżeli chodzi o zapytanie, patrzę w kierunku pana z policji, chodzi mi o ograniczenia prędkości na nowym odcinku ulicy Wrocławskiej i na starym odcinku do ulicy Górnośląskiej do 60 km na godzinę. Myślę, że te drogi są we właściwej jakości. Kiedyś tam było na tym starym odcinku ograniczenie do 70. I pytanie jest takie, czy to jest sytuacja przejściowa, wynikająca z regulacji tego systemu inteligentnego zarządzania ruchem drogowym i czy planowane jest ewentualne zwiększenie prędkości do 70 km na godzinę. Tak jak to się ma miejsce na pewnych odcinkach szlaku bursztynowego. Dziękuję bardzo. Na piśmie muszę, nie? Bardzo dziękuję. Możemy liczyć na odpowiedzi? Bardzo proszę. Jeszcze, przepraszam, można pani prezydent, proszę jeszcze. Dziękuję. To jeszcze mała. Pan Adam Szafa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo. Otóż moje zapytanie jest związane z sytuacją, która dzisiaj miała miejsce, a mianowicie mam pytanie do Pana Prezydenta, czy jest możliwość zamontowania poręczy przy zejściu do kawiarni Ratuszowa na dół, już nie dalej jak dzisiaj, no byliśmy też świadkami, jak jeden z naszych kolegów po prostu stracił równowagę i upadł. Tam są bardzo strome schody, tym razem skończyło się na otarczach, natomiast no, w przyszłości może się zdarzyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze zapytania, bo jeśli nie, to przejdziemy do odpowiedzi. Bardzo proszę. W takim razie bardzo proszę, to pan prezydent. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Rozumiem, że pan Eskandar, jeśli chodzi o budżet, o fundusz obywatelski, czy budżet obywatelski, ale w ramach tego, żeby było tak samo jak fundusz obywatelski w tamtym roku, dał interpelację na piśmie i że będzie żądał odpowiedzi na piśmie. Nie mogę odpowiedzieć ustnie. Mogę, tak? Więc ja w kampanii mówiłem, że nie podobają mi się te rozwiązania, które były zastosowane, ponieważ były zrobione szybko i były narzucone. Bardzo często jest tak, że jak coś chce się zrobić dokładnie, to wymaga trochę czasu. I ja nie powiedziałem, że wszystko będzie zmienione, jeśli chodzi o tamte rozwiązania, ponieważ kwota 5 milionów, zawsze mówiłem, że jest imponująca, powiem to wprost, bo na początku rozmawialiśmy o 1,5 milionie i tam wychodziło, że to jest poroniony pomysł, że się nie da i tak dalej, potem się znalazło 5, to wszyscy pamiętamy. I chodzi o to, żebyśmy przeprowadzili to w taki sposób, żeby wszyscy mogli wziąć w tym udział, żeby było to jakby połączenie i osób z urzędu, i osób z tej strony społecznej. I tu proszę się nie obawiać, tylko no, niestety będzie to trwało troszeczkę w czasie. To jest jedna rzecz. Co do geriatrii, bo rozumiem, że geriatria miałaby powstać w budynku MOG-u, tak? Dawnego. To być może pan radny Kołaciński wie więcej niż ja, bo póki co do mnie nikt z takim wnioskiem się nie zgłosił, ani nie pytał nawet tak półprywatnie czy półsłużbowo, jak to woli. Do mnie nic takiego nie dotarło. Podejrzewam, że do pani prezydent Pawliczak czy do pana prezydenta Kościelnego również nie, bo to ze względu czy na inwestycje, czy ze względu na sprawy zdrowotne, bo miałbym taką informację.
No co do jakby funkcji żłobka, to znają Państwo moje zdanie. Uważam, że nie jest to dobry pomysł i no, wydawanie tylu pieniędzy, żeby tam zrobić tak małą ilość miejsc żłobkowych. Nie zgadzam się z tym pomysłem, ale doceniam jakby intencje poprzedników w tej kwestii, bo rzeczywiście tych miejsc nie jest wystarczająco. Natomiast no, będziemy musieli przedstawić już w odpowiedzi tutaj dla pana radnego Konopki, jak będziemy chcieli to rozwiązać. Jeszcze jakie były interpelacje, znaczy te zapytania? Prędkość na Wrocławskiej. Otóż była tam taka sytuacja, że do mniej więcej oczywiście wysokości Urzędu Skarbowego było 50, dalej było 70. Zostało zastosowane średnio 60, ponieważ były tam problemy związane z tym, że albo kierowcy nie wyhamowywali przy urzędzie, albo zaraz się rozpędzali i no, być może jeśli chodzi o budżet komendy, to wyglądało to nieźle tam, bo wiemy, że bardzo często tam stał patrol policji. Ale no, w tej chwili jest wyrównana ta prędkość, no, takie rozwiązanie jest zastosowane i chcielibyśmy, żeby... No mówię, na razie jest 60, przyjmujemy to zapytanie i będziemy obserwować, żeby w czasie... jak będziemy widzieli, jakie są zachowania kierowców, czy nie ma zagrożenia bezpieczeństwa i tak dalej, na bieżąco musimy to monitorować. No, koszty utrzymania z pamięci, proszę wybaczyć, wolę to sprawdzić. Także to tyle ode mnie, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zapytania pana radnego Eskana Darwicha chciałabym potwierdzić, że tak, owszem, mamy informację o tej wielkiej konferencji, która się będzie odbywać w naszym mieście. Bardzo się cieszymy, ponieważ rzeczywiście jest to ogromna promocja dla miasta. Jestem już po takiej wstępnej rozmowie z panem ordynatorem Urbaniakiem, który się zwrócił do nas z prośbą o jej wsparcie, także będziemy się na pewno w to angażować. Pan prezydent Kościelny również poinformował mnie, że pomógł w tym, aby zarezerwować aulę na UAM-ie, także na pewno nie pozostaniemy bezczynni w organizacji tej konferencji. Dziękuję. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, kilka rzeczy, które sobie tutaj wynotowałem odnośnie pytań, częściowo uzupełniając wypowiedzi pana prezydenta Sapińskiego i pani prezydent Pawliczak. Jeśli chodzi o pytanie radnego Eskana, już dobry rok temu temat konferencji ortopedycznej ujrzał światło dzienne. Pan ordynator Urbaniak razem z organizatorami z Warszawy kilkukrotnie mnie w tym temacie odwiedzał, jeszcze na etapie uniwersytetu, ale zawsze takie zapytanie cieszy, jak ktoś się czymś pozytywnym interesuje, za co dziękuję. Jeśli chodzi o pytania, tutaj pojawiły się pytania związane z budynkiem przy ulicy Górnośląskiej. Rzeczywiście stanowisko nasze jest takie, że funkcja żłobka z ograniczonymi możliwościami, bez pralni, bez możliwości wydawania posiłków dzieciom tam na miejscu, w naszej ocenie było to rozwiązanie typowo zastępcze. Tutaj któryś z radnych pytał też o stan techniczny tego budynku. Niestety przez ten okres, kiedy budynek stał pusty, stan techniczny tego budynku jest coraz gorszy. Jednym z możliwości takiego szybkiego zaadoptowania tego budynku było także nawiązanie współpracy z pobliskim gimnazjum numer 10, tak? I tutaj pani naczelnik i pani Barbara Gmerek i pani Anna Durlej, tak? O ile dobrze pamiętam, były
z szefostwem szkoły przeraziły się trochę stanem technicznym, tak, który z dnia na dzień się pogarsza. Oczywiście będzie można to ocenić i wtedy sobie wszyscy odpowiemy, czyja to jest konsekwencja. Jeśli chodzi o kwestie, to jest kilka pomysłów, co dalej z tym budynkiem. Częściowo ten temat poruszałem na Komisji Rozwoju bodajże czwartkowej, gdy mnie panowie o to pytaliście. Jeśli chodzi o pytania, czy można powiedzieć interpelację pana radnego Dariusza Grodzińskiego, oczywiście odpowiemy pisemnie, natomiast tak na szybko z tego, co sobie wynotowałem, ulica Biskupicka i kwestia destruktów. W tej chwili Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje postępowanie przetargowe, które będzie miało na celu wyłonienie wykonawcy, który kilkadziesiąt odcinków ulic osiedlowych w naszym mieście utwardzi, jeśli chodzi o ten destrukt kładziony wcześniej. Żeby było sprawiedliwie, poprosiłem pana dyrektora Gałkę o podział na poszczególne osiedla, aby nie było sytuacji takiej, że 60 czy 50% ulic, jak de facto trochę zostało zaplanowanych, jest utwardzanych na jednym osiedlu. Na to zgody nie będzie. Jeśli chodzi o kwestie betonki i tutaj uwagi pana radnego Grodzińskiego, ten temat już od 2 tygodni ujrzał światło dzienne. 2 czy 3 dni temu odbyło się spotkanie pracowników urzędu z panią konserwator zabytków. W tym temacie on się wiąże z kompleksowym ożywieniem rynku. Taką informację państwo na pewno uzyskacie. Jeśli chodzi o kwestię Złotego Rogu i tutaj uwagi w interpelacji pana radnego Skarżyńskiego. W tej chwili kwestia wygląda w ten sposób. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie konkurs na wynajem tych powierzchni. Jeśli wygra w tym konkursie dotychczasowy poprzednik, z którym postępowanie w tej chwili na etapie egzekucji komorniczej jest zawieszone, czyli firma Admat, to będzie tą działalność mógł prowadzić, wykorzystując częściowo te obiekty, które tam są. Jeśli wygra postępowanie konkursowe inny podmiot, niezwłocznie w ciągu kilku dni dotychczasowy najemca usunie to i takie zapewnienie w obecności mojej i prezydenta Sawińskiego właściciel Admatu złożył. Jeśli chodzi o podziękowania pana radnego Grochowskiego i wysypisko na ulicy Żelaznej, to bardzo się cieszę, że są pozytywne sygnały. Natomiast wynotowaliśmy ciekawą informację właśnie odnośnie też tych kwestii związanych z akcjami społecznymi porządkowania naszego miasta. Tylko w tym roku, od początku tego roku, 8 terenów zostało z inicjatywy miasta uprzątnięte, w tym kilka dzikich wysypisk. Na tą chwilę jest to już 2 lub 3 razy więcej niż w całym 2014 roku, jeśli chodzi o aktywność miasta w tym aspekcie. Jeśli szanowni państwo radni będziecie mieli takie uwagi czy zgłoszenia, to pani naczelnik Ewa Maciaszek na pewno zrobi wszystko, żeby także kolejne porządki wykonać. Tak jest? Tak jest. Jeśli chodzi o przystanek czy trasę bezpośrednio wiodącą na cmentarz, jest to temat na pewno otwarty. No i jeszcze jest pytanie pani radnej, czy interpelacja, odpowiedź będzie pisemna pani radnej Zarzyckiej odnośnie
wykonywanych prac remontu okien w słynnym już coraz bardziej, także w zakresie postępowania prokuratorskiego, kaliskim TBS-ie. Jest pani prezes, ale przekazała mi dzisiaj dokumenty z tym związane. W związku z tym mogę jedynie potwierdzić, iż w latach 2010-2014 szefostwo spółki KTBS zlecało wykonanie stolarki okiennej i montaż okien osobie prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Alwa. Inicjały są chyba takie symptomatyczne. Natomiast ostatecznie skończyło się to zwolnieniem dyscyplinarnym jednej z osób. Szczegółów dalszych nie mogę ujawniać. Toczy się postępowanie prokuratorskie. Chodzi o spore kwoty w tym zakresie. Myślę, że pan przewodniczący Jacek Konopka ma tutaj doskonałą wiedzę w tym temacie. Jeśli chodzi o prędkość na ulicy Wrocławskiej, już tak na koniec, o co pytał radny Radosław Kłaciński, to jest rzeczywiście taka koncepcja, żeby od skrzyżowania z ulicą Zachodnią, wyłączając ten fragment, gdzie jest szkoła w Szczypiornie, tak, postarać się o prędkość 70 na godzinę. Natomiast to jest kwestia, którą będziemy kontynuować z wynotowanych informacji to wszystko. Tam, gdzie interpelacje zostały zgłoszone, będą odpowiedzi pisemne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Rozumiem, że przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Szanowni Państwo, zanim poddam Państwu mównicę, chciałbym tylko zwrócić się do dwóch klubów, ponieważ do Kancelarii Rady wpłynęły pismo odnośnie klubów radnych. Prosiłbym może, żeby dopiąć tą sprawę, formalne zgłoszenie klubów. W tym punkcie i od tego chciałbym zacząć, żeby nam nie umknęło na ostatniej sesji, no nie było już pana Dariusza Wielińskiego i mogę tego zrobić. Bardzo proszę, pani Jolanta Macierz. Zgodnie ze statutem miasta Kalisza zgłaszam klub radnych Rady Miejskiej Kalisza, Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza imieniem profesora Jerzego Rubińskiego w składzie. Anna Zięba, Jacek Konopka, Mirosław Gabrysiak, Grzegorz Fiałkowski, Jolanta Mancewicz, przewodnicząca klubu. Bardzo dziękuję. Proszę pan Dariusz Rubiński. W uzupełnieniu zgłoszenia pisemnego, jakie dokonałem drogą mailową i wypełniając normy statutu, też chciałem zwerbalizować teraz i powiedzieć, że utworzył się klub radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miejskiej Kalisza. W składzie, po kolei tak jak siedzieli, patrzę Paweł Gołębiak, Sławomir Szanowski, Radosław Kołaciński, Tadeusz Grodziński i Eskan Darwisz. Klubowi przewodniczy Dariusz Grodziński. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Patrzę w stronę dziękuję bardzo. Zgłaszam się panu prezydentowi. Bardzo proszę. Później pani Małgorzata Starzycka. W punkcie oświadczenia. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, w dniu 1 marca bieżącego roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Razem z Panem Prezydentem, z Panem Przewodniczącym oraz z innymi radnymi wziąłem udział w tych obchodach z potrzeby serca i oddania hołdu bohaterom, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Dzięki nim mogę dzisiaj mieszkać w Polsce z rodziną, pracować, stanąć dzisiaj przed Państwem na tej mównicy. Szanowni Państwo, codziennie o wolności i niepodległości trzeba pamiętać. To nie jest coś,
danego na raz na zawsze. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, proponuję, aby od przyszłego roku te obchody były organizowane przez miasto, bowiem mnóstwo osób chciałoby wziąć w nich udział pod warunkiem, że nie będą one organizowane przez miasto, a nie konkretne środowiska polityczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Udzielam głosu pani radnej Małgorzacie Zarzyckiej. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci. Bardzo proszę pani radna. Będę się starać jak najgłośniej. Proszę się tak starać, żeby pani było słychać. W tym punkcie akurat, ponieważ w innym punkcie było to niemożliwe, nasz statut stanowi, że interpelacje i zapytania kieruje się do prezydenta i przewodniczącego, natomiast klub radnych wspólny Kalisz miałby pytanie, czy prosiłby o informację od byłego wiceprezydenta pana Jacka Konopki, jeśli można. W imieniu klubu radnych wspólny Kalisz w związku z przeprowadzoną kontrolą kompleksową w MZBN oraz informacjami, które ukazały się w mediach, chciałam zapytać, czy za środki miejskie remontowano nieruchomości prywatne, nieruchomości, których własność nie była prawnie uregulowana lub które miały wkrótce przejść w ręce prywatne. W odpowiedzi proszę również odnieść się do remontu kamienicy położonej przy głównym rynku 13. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ciekawe pytanie, tylko jego adresatem po pierwsze powinien być dyrektorem ZBM-u. To raz. A dwa, to ja myślę, że te wszystkie wątpliwości, jak słyszałem, Państwo już oddaliście do prokuratury i ta sprawa zostanie wyjaśniona przez niezależny organ. I odpowiadanie w tej chwili na to pytanie to byłoby przedwczesne z mojego punktu widzenia. Dziękuję. Proszę. Dobrze. Czeka też pan radny Tadeusz Starzyński. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja prosiłbym tutaj o dużą uwagę ze względu na to, że sprawa jest bardzo ważna, dotyczy wielu Kaliszan. Mam po prostu propozycję zwrócenia się z pismem do pana ministra sprawiedliwości. Ja Państwu przeczytam treść pisma, staram się je sformułować tak, żeby było ono no, absolutnie, powiedzmy sobie wprost, apolityczne, ale żeby dawało wyraz naszym obawom. Radni Rady Miejskiej Kalisza do pan Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości. Szanowny panie ministrze, radni Rady Miejskiej Kalisza są zaniepokojeni powtarzającymi się nieoficjalnymi informacjami na temat zamiaru likwidacji zakładu karnego w Kaliszu. Kaliskie więzienie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków od początku swojego istnienia, 1844 rok, przeznaczonym na potrzeby systemu penitencjarnego. Jest też miejscem odbywania praktyk dla słuchaczy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej znajdującego się w naszym mieście. Kaliski Zakład Karny jest przede wszystkim miejscem pracy dla 120 funkcjonariuszy tej jakże ważnej i potrzebnej, a jednocześnie bardzo odpowiedzialnej służby. W związku z powyższym ewentualna likwidacja jednostki pociągnęłaby za sobą liczne negatywne skutki. Przede wszystkim uwzględnić należy stratę miejsc pracy dla funkcjonariuszy służby więziennej, rozłąkę z rodzinami, gdyż podjęcie następnej pracy w zawodzie wiązałoby się ze zmianą miejsca zamieszkania. Ponadto bardzo ważnym problemem byłaby dewastacja zabytkowego obiektu oraz utrata zaplecza szkoleniowego dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Prosimy szanownego pana ministra o potwierdzenie wcześniejszych zapewnień rządzących dotyczących remontu zakładu karnego. Z wyrazami szacunku i tu mam gorącą prośbę do wszystkich radnych Rady Miejskiej Kalisza o to, żeby złożyli swój podpis. Dziękuję bardzo. Od pana przewodniczącego począwszy. Bardzo dziękuję. Proszę, może nie umożliwiłem tego, ale taką mamy procedurę prowadzenia.
Tadeusz, tylko gorąca prośba, no bo skład rady jest mocno też dziesiątkowany. Ja myślę, że nie będzie większego problemu. Jeszcze zobaczymy, jeszcze raz tylko wizualnie chcemy to pismo zobaczyć, nie będzie żadnego problemu, tylko jak teraz chcesz już tak obejść, to właśnie, zróbmy tak, że to nie jest tak, że tu zbieramy te podpisy nagle od razu i tak dalej. Ja chciałem tylko Państwu powiedzieć, że mnie zastanawia jedno. Kto i dlaczego pierwszy powiedział o likwidacji tego więzienia? Ja kompletnie tej plotki nie rozumiem. Ja widzę, że każda osoba oficjalna, która dostanie pytanie o to, nie ma zielonego pojęcia o tym, ale usztywnia się ze względu na wagę tej plotki, jakby wymowę. To jest zupełnie inny temat, ale tutaj nie będzie żadnego problemu. Są takie rzeczy, które powinniśmy robić ponad podziałami. Jeżeli coś takiego trzeba wyjaśnić, wymóc jakby taką oficjalną odpowiedź, to jesteśmy jak najbardziej za, tylko no, nie teraz, że teraz piszemy, nie? Szanowni Państwo, ja tylko chcę zwrócić uwagę, że to jest stanowisko radnych, czyli tych, którzy się pod tym podpiszą, żebyśmy mieli nazwać. Dziękuję, że nam się udało. Dobrze, dziękuję bardzo za pomoc. Szanowni Państwo, zaraz udzielę głosu. Jeśli w tym temacie jeszcze udzielę głosu, ale jest z nami Pan już od kilku godzin, której też obiecałem, że udzielę jej głosu. Więc bardzo Panią jeszcze chwileczkę przeproszę. Chcę zabrać głos Pan Przewodniczący Bogdanek. My musimy reagować szybko na pewne kwestie związane z tym, co dzieje się w Kaliszu, w pewnych obszarach aktywności, także i zawodowej. Pamiętacie Państwo, na tamtej kadencji, na którejś sesji, żeśmy przyjmowali uchwałę o tym, żeby ratować WSK, bo tam na krawędzi już była sytuacja, że 750 miejsc pracy może umknąć nam z Kalisza, a to nasze stanowisko radnych Rady Miejskiej Kalisza wsparło starania firmy, zakładu pracy w tym, by ten zakład pozostał i ten zakład pozostał w Kaliszu. I nas proszą także pracownicy zakładu karnego, mieszkańcy Kalisza o to, byśmy byli aktywni w zakresie obrony także i miejsc pracy, bo tak na to spróbujmy spojrzeć. Tam jest 120 etatów. Dziękuję za uwagę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja nie zabierałem głosu w punkcie, który dotyczył skargi Pana Bartolika, ale tam padło takie stwierdzenie jednego z radnych, Pana Sławomira Czanowskiego, odnośnie wpłaty na kampanię wspólnego Kalisza. I teraz, ponieważ uważałem, że nijak to się nie ma do tamtego punktu, to chciałem powiedzieć i oświadczyć, i żeby to było zaprotokołowane, że niezależnie kto wpłacał na kampanię wspólnego Kalisza prezydencką Grzegorza Sapińskiego czy na radnych, to przecież to w niczym nie zmienia faktu, że jeżeli jakakolwiek będzie sprawa dotycząca postępowań urzędników, że to coś zmieni, żeby była jasność. No chyba nie wyobrażacie sobie Państwo takiej sytuacji, że jakikolwiek wydział ma przeprowadzić jakiekolwiek działania wobec jednego z mieszkańców, a prezydent idzie i mówi, ale hola, hola, tutaj pani wpłaciła na naszą kampanię. No bo ja naprawdę, ja wszystko rozumiem. Tutaj pan Czanowski mówił, że być może mu się przez te 9 lat już tyle się obsłuchał, że nie czuje się pewny, ale naprawdę to już zakrawa o pewne takie sytuacje, no niegodne do umieszczania w tej sali. I zauważyliście Państwo, że naprawdę staram się z wielkim spokojem podchodzić, mimo że czytam różne rzeczy w mediach na mój temat. I akurat ten Pan powinien wiedzieć, że to ja jestem pierwszy, który się nie godzi z pewnymi sprawami i pewnie dlatego też była taka reakcja na moją postawę między innymi Pana Krzanowskiego w poprzedniej kadencji. Ale jeżeli już na przykład z tej mównicy mamy mówić o wpłatach na kampanię, to ja bym prosił, żeby na przykład pan Chrzanowski sprawdził,
że czy nie było takich sytuacji, że na przykład podwładny urzędnik wpłacał na kampanię radnego swojego przełożonego, albo czy jakiś prezes firmy ufundowanej czy jednostki miejskiej nie wpłacił na kampanię innego radnego, tak żebyśmy mieli jasność, przejrzystość i transparentność. I może by pan Chrzanowski na przykład powiedział, przeanalizowałem wszystkie wpłaty na kampanię, nie było takich rzeczy w Platformie Obywatelskiej w ostatniej kampanii. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałabym się odnieść w paru słowach do tego, co powiedział Pan Radny Konopka. Otóż nie, Panie Radny, to nie tak. Nie można powiedzieć, że Pan nie bierze za to odpowiedzialności. Mówimy o głównym rynku 13, bowiem Pan nadzorował ten obszar i dzisiaj trudno się odnieść komukolwiek innemu, aniżeli Panu, bo Pan był wiceprezydentem nadzorującym budownictwo komunalne, mieszkaniowe w Kaliszu, tak? Także mieliśmy unikać tutaj słów nieprzyzwoitych, ale ciśnie mi się mimo wszystko tchórzostwo. Takie słowo. Sprawa głównego rynku 13 budzi ogromne wątpliwości. Ona będzie przedmiotem badania przez odpowiednie organy. Fakt jest taki, że podjęto decyzję co do olbrzymiego remontu, wielotysięcznego remontu, a budynek ten miał nieuregulowaną sprawę własności. I to jest fakt i Pan temu nie zaprzeczy. Natomiast chciałabym odnieść się w swoim oświadczeniu do konferencji, która miała miejsce niedawno, Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza, a właściwie troski tego stowarzyszenia o zdrowie Kaliszan. Zastanawiam się trochę, czy chodziło o tą troskę, czy też może osobiste względy zadecydowały, że tak Państwo intensywnie dziś o to zdrowie pytacie. Otóż zapewniam Państwa, że zdrowie Kaliszan jest w bardzo dobrych rękach i informację taką powzięliście Państwo w sprawozdaniu Pana Prezydenta. Jest szczegółowo opisane, są opisane szczegółowo kwestie dotyczące badań profilaktycznych. Ja jeszcze tak skrótowo zupełnie przypomnę, że już w grudniu zarządzeniem prezydenta ogłoszono konkurs ofert na realizację miejskiego programu medycyny sportowej. W lutym zarządzeniem prezydenta ogłoszono konkurs ofert na realizację miejskiego programu polityki zdrowotnej, wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet. Na oba umowy zostały tutaj już podpisane w tym zakresie. W lutym również ogłoszony został konkurs na wykrywanie chorób płuc u kobiet, wczesne wykrywanie. Na konkurs nie wpłynęła niestety żadna oferta. Taka dziwna zmowa milczenia. Niemniej ogłosiliśmy już komunikat i za niebawem ogłoszony zostanie nowy konkurs. Drodzy Państwo, powołany został oczywiście zespół konsultacyjny, pierwszy taki zespół do spraw ochrony zdrowia, który w bardzo szerokim składzie specjalistów ma doradzać prezydentowi, jakie programy będą realizowane. Pierwsza Biała Sobota miała miejsce w ubiegłym roku 26 kwietnia, więc mamy jeszcze trochę czasu. Podczas realizowanych badań w czasie tych Białych Sobot badano słuch, wzrok, cholesterol oraz poziom cukru, ale w poniedziałki po Białych Sobotach do przychodni zwykle trafiali pacjenci z podwyższonym niestety poziomem cukru, być może ze względu na ilość zjedzonych pączków lub drożdżówek oferowanych przez Państwa stowarzyszenie. Szanowni Państwo, ja tutaj z tej mównicy chcę powiedzieć jedno. Za mną nie stoi żadna przychodnia, żaden zespół lekarzy, których chciałabym realizować interesy. I mówię tu i teraz i w tej kadencji na pewno tak nie będzie. Ja nie mam zaprzyjaźnionej przychodni, ja nie mam rodzinnej przychodni, która realizowałaby wielotysięczne kontrakty z miejskich publicznych środków. I to jest fakt. Chciałabym jeszcze zaprosić Państwa, myślę, że będziecie też żywo zainteresowani konferencją prasową, którą zorganizujemy w przyszłym tygodniu. Bardzo szczegółowo pokażemy, jak te programy profilaktyczne w tym roku będą realizowane. A dodam ponadto, że w 2012 roku rozpoczęto realizację programów profilaktycznych w miesiącu czerwcu. I jakoś dziwnie nikt żadnych szumnych konferencji prasowych w
trosce oczywiście o zdrowie Kaliszan nie organizował. Dziękuję. Pan profesor, rozumiem, pan radny Jacek Konopka. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chyba wypadałoby ad vocem coś powiedzieć. Tyle padło mocnych słów. Proszę Państwa, kwestia MZBM-u i remontów. Dyrektor Bachor wypowiadał się dosyć szeroko w mediach na ten temat, iż nie pozwolono mu udzielić odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. Również twierdził, że zrobione przez niego działania są zgodne z prawem i będzie tego stanowiska bronił. Ja na tej sali, nie dalej jak 10 minut temu, powiedziałem, że Państwo wszystko zgłaszacie do prokuratury. Ta niezależna organ zajmie się tą sprawą. Ja jestem do dyspozycji, nie wyprowadzam się, nie wyjeżdżam za granicę. Także nie widzę tutaj problemu, te kwestie zostaną wyjaśnione, ale nie na komisji rewizyjnej, w której Państwo przegłosujecie, co chcecie. A w kwestii zysków przychodni czy lekarzy, to dobrze by było, gdyby pani prezydent słuchała wcześniejszej wypowiedzi swojego szefa, pana prezydenta Sapińskiego. To nie ma nic wspólnego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. W ten sposób zgłosiliśmy do pana Tadeusza Skarżyńskiego. Ja przepraszam jeszcze tylko w kwestii pisma do ministra sprawiedliwości. Pozwolę sobie pozostawić to pismo w Kancelarii Rady Miejskiej, prosząc pana przewodniczącego o to, żeby w miarę szybkim terminie przesłał je do pana ministra sprawiedliwości. Oczywiście, jako stanowisko oczywiście radnych, nie rady, tylko radnych. Reprezentuję zarząd UKS 9 OSIR Kalisz. Wiem, że pan wiceprezydent widzę wyszedł kościelny, a bardzo zależałoby mi, aby był przy tym moim oświadczeniu, więc jeśli można byłoby. Proszę się przedstawić. Może tak pokrótce. Reprezentuję zarząd UKS 9 OSIR Kalisz. Jestem prezesem klubu. Wokół klubu od jakiegoś czasu bardzo kochanet Ewa. Wokół naszego klubu. Dobrze. Wokół naszego klubu od jakiegoś czasu krąży bardzo dużo plotek, bardzo dużo kłamstw, pomówień. Na wniosek grupy rodziców została przeprowadzona u nas kontrola. I to nie jedna, ponieważ wniosek ten sam dotarł do prokuratury, na policję. Wszystkie kontrole, które zostały do tej pory przeprowadzone zarówno przez Urząd Miasta, jak również przez policję, przez prokuratura nie wszczęła postępowania, więc trudno mówić o prokuraturze. Natomiast odbywały się kontrole wszelakiego rodzaju, począwszy od finansowych po kontrolę uchwał. Kontrole krzyżowe, najróżniejszego rodzaju, zostaliśmy kolokwialnie mówiąc przetrzepani wszerz i wzdłuż. Przerwę pani, tak. Aby pomienić informacji. Nie wiedzieliśmy, to znaczy pan nie chce tego wytłumaczyć, ale muszę zrozumieć. Tak, ja postaram się, ja czekam. Ale nie, bardzo proszę, to pan pozwolić mi dokładnie. Dobrze. Że teraz się nigdy nie będziemy spieszyć. Szanowna pani, pan prezydent Piotr Kościelny musiał wyjechać.
protokoły, jeśli będzie trzeba, będzie odpowiadał pan prezydent na to, jest. No przepraszam, ale są obowiązki służbowe, więc nie wiedział, że dobrze, żebyśmy się rozumieli, żeby to panu też na sali taką otrzymać informację, dlatego też panią publicznie przedstawiam, żeby pani miała wiedzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ukrywam, że ubolewam, bo to jest wielokrotnie do pana Kościelnego próbowałam się umówić, natomiast nigdy to spotkanie, do tej pory nie doszło, a tak naprawdę konflikt, który w tej chwili eskaluje do ogromnych rozmiarów, jest również, wydaje się nam, a właściwie dzięki osobom, które w jakiś sposób dzwonią do nas zaniepokojone sytuacją, za pośrednictwem również pana prezydenta Kościelnego. Ja może przeczytam oświadczenie, które zostało wystosowane do pana Piotra Kościelnego. Ono tak pokrótce przedstawi sytuację. Zarząd i członkowie klubu UKS 9 Ostry Kalisz jest zaniepokojony informacjami, jakie docierają do naszego klubu na temat ograniczenia działalności UKS 9 Ostry Kalisz przez próbę odebrania godzin basenowych wykorzystywanych przez nasz klub na basenie Osir oraz przejęcia części dotacji przyznanej klubowi UKS 9 Ostry Kalisz. Na podstawie podpisanych umów pomiędzy Osirem a klubem UKS 9 Ostry Kalisz w sezonie 2014-2015 rozpisany został cykl treningowy z podziałem na sekcję A i sekcję B oraz rozplanowane treningi łącznie z bezpłatną nauką pływania, która została uruchomiona na początku marca bieżącego roku. W związku z informacjami dotyczącymi rzekomych przejść zawodników z UKS 9 Ostry Kalisz pragniemy poinformować, że zarząd klubu UKS 9 nie wyraził zgody na przejście któregokolwiek zawodnika do KKS Włókniarz. Jeżeli kiedykolwiek rozmowy na ten temat się odbywały, to nigdy z udziałem zarządu klubu UKS 9. Warunki oraz terminy przejścia zawodników z klubu do klubu odbywają się na zasadach ustanowionych przez dany Polski Związek Sportowy, który mówi, że przejścia tego typu odbywają się po wrześniu każdego roku. Na dzień dzisiejszy z torów, jakie posiada nasz klub, korzysta z godzin basenowych około 480 dzieci oraz zawodników w ramach podpisanych umów z Osirem do końca czerwca 2015 roku. W związku z realizacją projektu na bezpłatną naukę pływania dla klas drugich w ramach współpracy z Ministerstwem Sportu tory te zostały wykorzystane w pełni. Chciałbym powiedzieć, że na dobrą współpracę z ministerstwem zapracowaliśmy sobie naprawdę wieloletnim procesem, który kontynuujemy. Zerwanie tego poprzez odebranie nam części torów tak naprawdę odbije się tylko i wyłącznie na dzieciach kaliskich, ponieważ rocznie przeszkalamy około 1000 dzieci w Kaliszu za darmo, z różnych rodzin, w różnych sytuacjach i tak dalej. Myślę, że żaden klub nie może poszczycić się takimi liczbami, ponieważ w tej chwili bezpłatnie nasz klub przeszkolił kilka tysięcy dzieci. Patrząc na buzię, widzę osoby, które również przyprowadzają na te nasze bezpłatne nauki dzieci, także te osoby akurat wiedzą. To taka dygresja. Część rodziców, która uczestniczyła w spotkaniach z udziałem pana prezydenta Kościelnego, rozgłasza, iż deklarował pan prezydent Kościelny, że klub będzie poddawany bardzo wnikliwej kontroli przy każdorazowym rozliczeniu dotacji w celu udowodnienia nieprawidłowości w rozliczeniu, co dawałoby pretekst do rozwiązania umowy. Próba przejęcia zawodników przez nowo powstałą sekcję KKS 3 miesiące przed letnimi mistrzostwami Polski, gdzie zawodnicy dla klubów punktują bez jakichkolwiek rozmów z władzami naszego klubu oraz dotacją przyznaną klubowi UKS 9 Ostry Kalisz, wzbudza wiele kontrowersji nie tylko w Kaliszu. Jan Kliber, członek zarządu Polskiego Związku Triatlonowego, jednocześnie pełniący funkcję wiceprezesa klubu UKS 9 Kalisz oraz członek zarządu Wielkopolskiego Związku Pływackiego Radosławia Kubek, który pełni funkcję wiceprezesa klubu UKS 9 Kalisz, nigdy nie spotkali się z takimi praktykami w Polsce. Czy prawdą jest, pytanie do pana prezydenta, do pana wiceprezydenta Kościelnego, iż na spotkaniach z rodzicami deklarował pan, iż podzieli dotację przyznaną klubowi 9 Ostry Kalisz, którą klub otrzymał w wyniku ogłoszonego konkursu w grudniu 2014 roku, co znajduje się w internecie na oficjalnej stronie miasta Kalisza. Przypominamy, że ogłoszony konkurs oraz przyznana dotacja na cały rok 2015 nie dotyczy osobowo osób, natomiast liczby zawodników w klubie. Wiemy bowiem, że dotacja, pomimo iż była podpisana z rozdziałem na dwie transze, została rozdzielona na trzech,
po spotkaniach z rodzicami, o których wiemy, oraz toku rozmów, o których również wiemy. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, gdzie dotacja przyznana klubowi przez miasto przekazywana jest do innego klubu razem z zawodnikiem i wiemy, że jest to niespotykane na skalę ogólnopolską, pomimo że ze wszystkich klubów zawodnicy prędzej czy później odchodzą bądź przechodzą z klubu do klubu. Sytuacja jest tym bardziej dziwna, że dotyczy to klubu, gdzie pan prezydent przez wiele lat do niedawna pełnił funkcję prezesa i w imieniu klubu prowadzi pan rozmowy z panem Dominikiem Grudzińskim, byłym naszym trenerem oraz częścią rodziców, a nie z zarząd klubu KKS. Nigdy z nas, z nami, z zarządem klubu nie spotkał się zarząd klubu KKS. Również pan prezydent, wiceprezydent, przepraszam, nigdy nie spotkał się z nami, aby skonfrontować to, co mówią rodzice. O tyle jest to smutne również. Sytuacja jest tym bardziej dziwna. Przepraszam, dalej. Pragniemy pana prezydenta poinformować, że liczba podawana panu, około 70 osób, jest bardzo mocno zawyżona, ponieważ rodzice, którzy zbierali podpisy, poddawali karty in blanco bez treści pisma. Jest to liczba wymyślona przez rodziców, jak również zarzuty stawiane nam i niepotwierdzone faktem, co okazało się po kontroli, którą przeprowadził Urząd Miasta, jak i również policja. Nie mamy jeszcze protokołu z policji, czekamy, ponieważ wystosowaliśmy wniosek. Chęć przejścia do innego klubu deklaruje część zawodników od pana Dominika Grudzińskiego i jest to około 27 zawodników. Te osoby złożyły wypowiedzenie umowy, a mamy ich prawie 200 w klubie. Poza tymi dwoma trenerami klub nie posiada 5 trenerów, jest jeszcze nie posiada 7 ani 8, posiada 5 trenerów w tej chwili i dzieci tych trenerów nie deklarują przejścia do innego klubu. Obecnie szkolimy w klubie prawie 500 dzieci. Robimy cały czas nabór na bieżąco. Mamy tory przyznane na podstawie umowy, mamy cykl szkoleniowy. Zerwanie jakiejkolwiek umowy w tej chwili powoduje to, że my, pomimo że jesteśmy zobowiązani w stosunku do miasta rozliczyć dotacje oraz do Ministerstwa Sportu, aby również rozliczyć dotacje oraz cały projekt, nie będziemy mogli wywiązać się z umów, które podpisaliśmy. Nie możemy pogodzić się z faktem, iż ulega pan wpływom grupy rodziców szkalujących, oczerniających zarząd UKS 9 Osir Kalisz. Mimo dotychczasowych wielokrotnych kontroli, wnikliwych i szczegółowych, jakich nie miał żaden klub w Kaliszu, żadne zarzuty nie potwierdziły się. Wszystkie dotychczasowe kontrole, tak jak wcześniej wspominałam, pokazały pełen profesjonalizm w działaniu i funkcjonowaniu klubu. Dzięki wieloletniej pracy zarządu udało się w Kaliszu stworzyć największy klub pływacki w Polsce, za co byliśmy wielokrotnie nagradzani. Wyniki sekcji pływania, a także triatlonu, lekkiej atletyki świadczą pełen profesjonalizm, prawidłowe funkcjonowanie klubu. Jesteśmy 3 klubem w Kaliszu pod względem zdobytych punktów we współzawodnictwie sportowym i dzieci. Szkoda, że władze Kalisza nie dostrzegają tego i nie wyrażają chęci wyjaśnienia konfliktu, jaki w tej chwili powstał pomiędzy nami a grupą rodziców. Od początku konfliktu podłożem niezadowolenia rodziców było to, że finanse klubu nie pozwalały na jeszcze większe finansowe wspieranie dzieci, o co zabiegali. Pragniemy nadmienić, że Zuzannie Kit nigdy niczego nie odmówiono i wszystko miała za darmo jako mistrzyni Polski. Tutaj są kwestie finansowe, to już sobie to pominę, nie będę zanudzała. Klub nie zgodził się na jeszcze większe nakłady finansowe, ponieważ nie był w stanie finansowo tego dźwignąć i z tego tytułu grupa rodziców postanowiła przejść do innego klubu i wymusić na prezydencie, na wiceprezydencie zarówno tory, jak i dotacje. My jako zarząd czujemy się pomijani, lekceważeni przez pana prezydenta, ponieważ nikt z zarządem klubu żadnych rozmów nie prowadził ani o konflikcie wewnętrznym, ani o klubie, w klubie, ani o jakimkolwiek przejściu zawodników do innego klubu. Chętnie wyjaśnilibyśmy całą sytuację, ale nigdy nie wyrażał pan chęci spotkania się z nami jako wiceprezydent miasta Kalisza, również zarządem klubu, który to wedle statutu i prawie o stowarzyszeniach jest stroną reprezentującą klub na zewnątrz. Nas jednak wyjątkowo pomija się we wszystkich rozmowach, a rozmowy dotyczące klubu KS9 Osir Kalisz z władzami miasta odbywają się za naszymi plecami z częścią rodziców, którzy nie są nawet jego członkami.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że docierające informacje dotyczące przejęcia dotacji przeznaczonej dla klubu UKS 9 Osir Kalisz, otrzymanego w wyniku konkursu z grudnia 2014 roku oraz zabrania torów, na które klub ma podpisane umowy do końca czerwca 2015 roku na rzecz Kaliskiego Klubu Sportowego KKS, okażą się nieprawdą. Jednak jeśli plotki się potwierdzą, będziemy zmuszeni podjąć radykalne kroki prawne w celu ochrony swoich praw w instytucjach do tego uprawnionych, a także wnioskować do instytucji zewnętrznych do tego celu upoważnionych o przeprowadzenie kontroli zasadności podjęcia takich decyzji. Pozostajemy jednak w przekonaniu, i powyższe pismo uświadomi panu wiceprezydentowi powagę sytuacji oraz fakt, iż subiektywne postrzeganie oceny zarządu klubu przez część rodziców nie może wykraczać poza normy prawne i granice zdrowego rozsądku. Chciałam zadać panu wiceprezydentowi pytanie, ponieważ dzisiaj od rana informacje, które do nas dotarły, bardzo niepokojące. Jeden z trenerów, który zdecydował się odejść od naszego klubu, zadeklarował, że załatwił u pana, w cudzysłowie oczywiście cytując, u pana Kościelnego, to, że i dotacje, i tory będą przyznane dla klubu KKS na rzecz tych zawodników w formie takiej, że albo my sami się zrzekniemy części, albo zostaną wypowiedziane umowy. Dlatego występuję tutaj dzisiaj, zanim to się dokona, bo jeżeli to się dokona, to znaczy, że plotki nie są plotkami, a są prawdą. I czy w ten sposób działa wiceprezydent, który jest notabene, właściwie był prezesem klubu, to nie jest wspieranie sportu, to nie jest współpraca. Nie wiem, co to jest, ale nie jest to na pewno dobre dla kaliskich dzieci, ponieważ to uniemożliwi nam przeprowadzenie kolejnych działań na rzecz kaliskich dzieci, bo my tego nie robimy dla siebie, nie robię tego dla siebie, nie robię to dla swojej rodziny. Ja to robię tak naprawdę dla wszystkich kaliskich dzieci. Stąd moje wystąpienie tutaj i przeczytanie tego oświadczenia. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak się zastanawiałem, bo ja miałem przyjemność z Panią kilka razy rozmawiać. No i konflikt rzeczywiście jest, ale po Pani wystąpieniu to chyba nawet wiem dlaczego. Nigdy nie usłyszała Pani ode mnie złego słowa, tylko powiedziałem, że sprawdzę tą sytuację i będę postępował tak, jak zawsze to robię, z największą otwartością do wszystkich ze stron. Ale kochana Pani, przyszła Pani do sesji Rady Miejskiej. Dzięki Bogu to wszystko jest protokołowane. Atakuje Pani prezydenta Kościelnego, który nawet nie jest resortowym prezydentem. Więc wszystkie sytuacje, jeżeli Pani się zwraca z pismem, zwraca się Pani do mnie, a ja to przekierowuję na prezydenta Kijewskiego. I zaraz zabierze głos zarówno pan prezydent, jak i pani naczelnik, jak i pan dyrektor OSIR-u, ponieważ nie możemy zostawić pani wypowiedzi w tej chwili w takiej sytuacji. Przed chwilą, no ile, dwa dni temu podpisywałem wyniki kontroli, gdzie nic, wszystko macie w porządku, tak jak powiedziałem, sprawdzimy, wszystko się okazało ok, nikt wam nie odbiera żadnej dotacji, co tu pani opowiada. Nie wolno takich rzeczy robić. Przecież jak jest umowa, to nikt Pani nic nie odbierze, bo jakby ktoś Pani zabrał, to idzie Pani do sądu i Pani wygrywa. Jak Pani tu zapowiada, że wszystkie kroki prawne Pani podejmie, bardzo proszę, ja jestem zawsze otwarty na kroki prawne. Do wszystkich instytucji możliwych niech nas sprawdzają na wszystkie sposoby. Ale proszę nie mówić takich rzeczy z mównicy, bo być może się Pani wydaje, że to tu wszystko można powiedzieć, ale to nie jest do końca tak, bo ja Was traktuję jako poważnych ludzi, partnerów. Prowadzicie biznes, oprócz tego stowarzyszenie, no to no musimy rozmawiać naprawdę i szanować się wszyscy. I z największą przyjemnością ucieszyłem się, że kontrola wyszła na waszą korzyść, a tu dzisiaj słyszę takie rzeczy. No to no odbiera mi pani w ogóle chęć działania potem ze stowarzyszeniami. Tylko oczywiście też nie mogę schematycznie traktować wszystkich przez pryzmat jednej organizacji. Ale naprawdę, no apeluję do pani, żeby zapoznać się z całą dokumentacją, a jak ktoś nie chce z Państwem współpracować, no Bożeż kochany, no to niech nie współpracuje. Wy macie swoją organizację, oni niech sobie założą swoją.
i tyle. Ale pan Piotr Kościelny naprawdę no, nie ma nic do tego, nawet jeżeli z kimś rozmawia, z kimś się spotyka, to nie jako osoba, która odpowiada za sprawy sportu. Więc no, uważam tutaj trochę, no nie jest pani radną, ale ja to bym się tu doszukiwał trochę takiej polityki, powiem szczerze. No. Tak jakby tam coś od początku było nie tak. No. Dlatego prosiłbym naprawdę, żebyśmy ze spokojem podchodzili, a od razu pani mówię, macie zastrzeżenia do urzędu, wszelkie kontrole proszę na nas nasłać. Dziękuję panie prezydencie. Kolejność została ustalona, a więc słuchamy. Szanowni państwo, zanim zabierze głos pan Kierski, proszę zwrócić uwagę, ile nas zostało na sesja trwała. Ilu nas zostało? Te osoby, które są, przepraszam za moją dygresję, bo to jest tylko problemem. Te osoby, które, przepraszam, w cudzysłowie, przedłużały sesję, teraz już ich nie ma. To te osoby właśnie składały wnioski, które doprowadziły do tego, że jesteśmy po tej godzinie pozwala sobie to powiedzieć, dziękując państwu, że jesteście. Dlatego to taka moja uwaga, nie wiem, może pomyślimy nad tym, żeby podpisywać listę na koniec, bo tak wyglądało, jak wygląda. Dziękuję, przepraszam za dygresję, proszę, oddaję głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, oczywiście krótko, bo rzeczywiście czasu dużo tutaj spędziliśmy. Tak jak pani powiedziała na koniec pani wystąpienia, najważniejsze w tym wszystkim jest dobro dzieci. Dlatego tak jak z panią również prowadziłem rozmowy, wcześniej się kontaktowaliśmy, robiliśmy to w ten sposób, żeby poprzez rozgrywki dorosłych nie ucierpiały dzieci, prawda? Zgadza się, tak było ustalone między nami i tylko tego się trzymali. Ze strony miasta była zlecona kontrola, było wszystko sprawdzone i zgodnie z tym, co z panią rozmawiałem, dotacja została uruchomiona. Zgadza się? Zgadza. Kolejna sprawa, tak jak mówi pani o podziale na części i tak dalej, dotacja jest przekazywana w transzach, tak? Czyli rozumiem, że chyba tu nie chodziło o to, że pani miała myśli, że pani otrzymuje to w kawałkach za karę, tylko tak jak jest ustalane wcześniej w umowach, dotacja jest przekazywana w transzach, czyli po części. Czyli też się to zgadza, dobrze. Czyli wobec tego chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, bo już pan prezydent niejako wskazał te podstawowe tematy. My nie będziemy zajmowali się państwa relacjami z innymi rodzicami i tego, jak państwo dzieli, klub się dzieli czy nie dzieli, ponieważ to nie jest nasze zadanie. Nasze zadanie jest przede wszystkim dbać o środki, które przekazało miasto i zobaczyć, czy przebiega to zgodnie z umową. Natomiast ja już mogę tak teraz powiedzieć, jeżeli państwo jakieś są sprawy, że więcej rodziców się z tematu wycofało, czy macie państwo problem, no to już powinniście rozważyć między sobą i tutaj my tylko patrzymy na sprawę, jak wygląda w aspekcie prawnym i tego, co może miasto. Natomiast jak pani mówi o klubie, że ktoś chce jakąś kolejną sekcję założyć czy coś takiego, no to my tylko patrzymy na to w ten sposób, że my mamy stwarzać warunki. Jeżeli ktoś wyraża chęć i chce działać i zgłasza, to my stwarzamy warunki. Jak się to zorganizuje, już to nie wnikamy, bo nie możemy. I tak jak pani doskonale wie, nasza kontrola dotyczyła tylko tego, co przekazaliśmy środków, natomiast tego, co prowadzi policja, prokuratura, czy państwa, jakieś debaty, czy inne, powiedzmy, dyskusje z rodzicami, którzy mają inne zdanie, my już to nie wnikamy, nie będziemy wnikać, no chyba, że gdzieś to dotknie tutaj tematu związanego z miastem, tak samo jak mówi pani o związku, władzach Związku Pływackiego. Oczywiście też miałem informację, że takie sprawy były i wiem o tym, natomiast co do ostatecznego stanowiska jeszcze nie wiadomo, ponieważ władze związku będą się wypowiadały. I tyle mogę przekazać, jak to wygląda i zapewniam panią, tak jak prezydent Sapiński mówił wcześniej, nas tylko interesuje ten temat. My nie będziemy, możemy ewentualnie jako negocjatorzy służyć, ale na pewno nie preferować jedną czy drugą grupę, coś takiego. Natomiast poprosiłbym jeszcze pana dyrektora Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji o przedstawienie sytuacji, która dotyczy udostępniania torów. Dobrze, ale może jeśli pani pozwoli, pan dyrektor wyjaśni i wtedy jak pan przewodniczący poprowadzi dalej, tak? Panie przewodniczący, panie prezydencie, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, ja tylko gwoli krótko przypomnienia, funkcjonuje w określonej rzeczywistości, jaką narzuca nam ustawa o sporcie kwalifikowanym i w związku z tym spełnia rolę pewną służebną, administracyjną i wyłącznie organizacyjną. Natomiast kluby, żebyście państwo wszyscy mieli świadomość, mają własną samodzielność prawną, czy to są kluby, stowarzyszenia,
bądź KRS, wpisane do KRS-u, bądź wpisane jako kluby tutaj w Wydziale Kultury i Sportu. I teraz Adrem, może kilka słów dosłownie wprowadzenia. Muszę pana zdolności mówcze, więc bardzo proszę, 5 zdań, bardzo proszę, No nie uda mi się, od razu z góry panie przewodniczący przepraszam, ale tyle wątków zostało poruszonych. Ja też znam wszystkie sprawy, bardzo proszę tak. Dobrze, postaram się w takim razie odnieść wyłącznie do słów, które padły, ponieważ tak jak pan prezydent Kijewski przed chwilą powiedział i co ja mam nadzieję, że państwo prezesostwo, którzy tutaj są oboje, pani prezes i pan wiceprezes, to potwierdzą. Zawsze twierdziłem i twierdzę nadal i będę twierdził, że nigdy nie będziemy występowali w roli arbitra, a wyłącznie mediatora. Jest to wyłącznie sprawa wewnątrzklubowa. I faktem jest jedno, że odeszło blisko tam 20 kilku, blisko 30. Nie mogę skrócić, bo wypaczę swoją wypowiedź, panie przewodniczący. To w takim razie. Moja... W takim razie, jak pan nie może, to pan musi. Bardzo proszę. Chciałbym zwrócić na jedną uwagę. Jest 6 torów na basenie, panie przewodniczący, drodzy państwo. I ze wszystkich torów w określonych godzinach, dodam, w najlepszych godzinach, co państwo chyba przyznacie, bo macie to przyznane, korzysta klub. Członków klubu jest stu kilkudziesięciu, prawda? Separatystów, w cudzysłowie znów mówiąc, jest około 30. Istota rzeczy leży w czym? Bo mówimy wszyscy o dobru dzieci, że wśród tej niespełna 30 są najbardziej utytułowani zawodnicy. Najbardziej. Ja podejmując się po uzgodnieniu z panem wiceprezydentem Kościelnym, podejmując się mediacji, cały czas apelowałem o zdrowy rozsądek i próbę kompromisu. Czy mówię prawdę? Jednym z moich pomysłów było to, aby tej części dzieci udostępnić proporcjonalnie, nie wiemy, nie znamy. Niedawno, jak wczoraj z państwem rozmawiałem, a rozmów z jedną i z drugą stroną, proszę państwa, toczyłem kilkanaście, żeby proporcjonalnie udostępnić przynajmniej jeden tor, przynajmniej, bo tak wczorajsza rozmowa z moją zastępczynią nawet była i ku temu zmierzam, proszę państwa. Tam są medaliści wśród tych separatystów, nieładnie mówiąc, medaliści mistrzostw Polski, wielokrotnie. Ludzie z jakimiś tam osiągnięciami. Nie mnie wnikać i rozstrzygać, dlaczego jest konflikt w klubie. Natomiast jeżeli wszyscy tak fajnie mówią o dobru dzieci, to idąc tą drogą, nawet jeżeli oni nie są, odejście od państwa spowoduje stratę ich licencji, to umożliwmy im przynajmniej pływanie. I o to tylko apeluję i ku temu będę zmierzał. Rozumiem, że jutrzejsze spotkanie, kolejne z państwem, jest aktualne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie dyrektorze, tak trzeba dyscyplinować się, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy jeszcze, jeśli Pani pozwoli, wiele jeszcze Pani głosów, ja byśmy kończyli tą dyskusję, ponieważ jak widzimy, ona będzie miała swoje dalsze etapy i my tutaj dzisiaj tej sprawy nie rozwiążemy, tylko umożliwiłem Pani zapoznanie Wysokiej Rady z tematem złożenia oświadczenia. Proszę bardzo, udzielam się. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli nie było moim zamiarem rzucenia oskarżeń, chciałam zadać pytanie panu Kościelnemu, ponieważ informacje, które do nas docierają od bardzo wielu ludzi, którzy są związani z naszym klubem, zobowiązały mnie do tego, aby przyjść tutaj i wystąpić właśnie dzisiaj. Jeżeli kogoś obraziłam, bardzo przepraszam, nie było to moim celem. Po prostu staram się dbać naprawdę o interesy dzieci. Fakt jest faktem, że w grupie tych 30 osób jest jedna dokładnie medalistka, bo to jest jedna medalistka. Nigdy naszej medalistce niczego nie odmówiono. Tory były cały czas zabezpieczone dla tych ludzi, dla tych dzieci i do tej pory są, ponieważ oni w każdym momencie mogą wejść, bo nadal są naszymi zawodnikami, a nie zawodnikami KKS-u, pomimo że na rzecz KKS-u mamy się zrzec torów. Ale okej.
chciałam zadać pytanie, czy jest to prawda, ponieważ jeżeli jest to prawda, jest to dla mnie niepokojące. Nie mówię, że to jest prawda. Po prostu próbowałam się wielokrotnie z panem wiceprezydentem umówić. Nie miałam takiej możliwości do tej pory. Dla mnie termin za 3 tygodnie jest to za późno, kiedy ważą się losy trenowania wszystkich dzieci. Tak jak mówię, nikomu niczego nie zabieramy, nikomu niczego nie zabraniamy. Mamy ustalone, jest 6 torów, jak powiedział pan przybyła, jest 6 torów. Ciężko jest logistycznie to ułożyć. Teraz w momencie, kiedy teraz, w tym momencie coś się posypie, to posypie się wszystko. I stąd to wystąpienie dzisiaj. Jeszcze raz przepraszam, jeśli kogoś uraziłam. Nie było to moim zamiarem. Dziękuję bardzo. Nie ma, przepraszam, bardzo życzę, aby ten konflikt zakończył się przynajmniej medalem mistrzostw świata. Może być nawet brązowy, ale mi się tak zakończy. Szanowni Państwo, rozumiem, że w ten sposób przechodzimy do końca, więc ja też sobie pozwolę przejść do mównicy. Przepraszam. Szanowni Państwo, to jest teraz takie Szanowni Państwo, czyli tu Szanowni Państwo i tu Szanowni Państwo, bo tam Szanownego Państwa nie ma, ale to naprawdę ja widzę i to zaraz zauważę może nawet mocniej. Proszę, tak, tutaj jest dobre miejsce. Natomiast teraz już poważnie. Przepraszam Szanowni Państwo, było bardzo dużo emocji. Została nas garstka. Ale to nie zwalnia mnie z tego, abym zwrócił się do tych, którzy pozostali. A za pośrednictwem protokołu, także do tych, których nie ma. O to, aby jednak zreflektować się i przymierzyć się do pracy w komisji rewizyjnej. Naprawdę nie ma całego składu. Nie blokuje to miejsce jeszcze przedstawicielom klubów, które zostały zgłoszone. Szanowni Państwo, ja gdzieś tam z tyłu głowy mam taką myśl, że może kiedyś dojdziemy już do takiej sytuacji, że będziemy na tyle poważni, jeśli chodzi o demokrację, że zrozumiemy, że rola opozycji to jest bardzo ważna rola. Bez opozycji władza się kompletnie wypaczy, chociażby była najlepsza. Dlatego proszę, tutaj pozostałe osoby naprawdę już niedużo. Zwracam się bezpośrednio do pana Eskana. Prowadziliśmy rozmowę sobie taką kuluarową, to była nasza, więc nie chcę o niej mówić. Zwracam się także do doświadczonego przewodniczącego pana Mirosława Gablisiaka. Szanowni Państwo, no, są jeszcze miejsca w komisji rewizyjnej. Jeśli będzie taka wola Rady, to przecież możemy rozszerzyć. Na razie, jak widzicie, nawet nie mamy kompletu. To nie chodzi o to, że żebyśmy sobie tutaj udowadniali, kto jest silniejszy. To udowodnią mieszkańcy w wyborach. I udowodnili, wybory się już skończyły. Teraz mamy pracować, przecież mieszkańcy będą to oglądać, podsumowywać i pokażą znów komuś taką czy inną kartkę, jaką tutaj widzieliśmy nieraz na tej sali. Dlatego moja prośba, a właściwie takie oświadczenie do Państwa, którzy zostali, zapraszam do pracy w komisji rewizyjnej. To jedna sprawa, a na koniec pozwolą Państwo, Panowie Prezydenci, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, którzy wytrwali z nami tutaj, przed nami święta wielkanocne. Życzę Państwu i całemu naszemu miastu pogodnych, zdrowych, a przede wszystkim radosnych chwil spędzonych w gronie najbliższych. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 8. sesji. Następna sesja 9. odbędzie się 30 kwietnia 2015 roku o godzinie 9. Dziękuję Państwu. Do widzenia.